Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi i zabieram się za skomentowanie kolejnego odcinka z Loyrock. I to jest odcinek 14, który z jednej strony można by zdać za porusa pewną istotną kwestię fabularną. Szkoda tylko, że jest to kolejny odcinek na tylko i wyłącznie... Kolejny wątek na tylko i wyłącznie jeden odcinek. Szkoda również, że po raz kolejny nie będzie Liny i Karisy. Szkoda również, że po raz kolejny Loyrock uwolnił się totalnie z dupy. Ja zresztą... Co do wad tego odcinka, to przejdziemy do tego w trakcie oglądania. Bądź co bądź, zaczynamy. Aha. Dzięki. Widzę, co do apel musiało się teraz wywalić. Na szczęście to jest dopiero po co tego odcinka. Przy okazji sprawy, co się nagrywa. Nagrywa się i mam nadzieję, że nic się nie zepsuje. To jeszcze raz. Już któryś raz nam postawił do PSK, no ile mocna! Tak, cele powtarzalne się piosenki przez większość odcinków to jest jedna z największych wad Loyrock. Nie wiem, czemu w ogóle pokazali nam tą scenę. Że tutaj ciocia Ellen szuka sobie Loyrock, a Iris ją widzi, gdy szuka sobie Loyrock. Nie wiem, po co ta scena. Nad tym, jak nasze życie na ziemi oderwane jest od korzeni. Każda ma gdzieś daleko rodzinę i trudno się powstrzymać przed myśleniem o tym, co robią jej członkowie. No chyba jednak nie trudno, biorąc pod uwagę to, że wy bez przerwy żyjecie na tej ziemi i jakoś nie przykładacie wagi do tego, co się dzieje na Efedii, tylko bez przerwy ziemia, ziemia, ziemia i narażanie ludzi na śmierć. Oj, Aurana, jak ty masz dosyć magii przez Talię, to po pierwsze to tylko świadczy o tym, że naprawdę z Talią jest coś nie tak. I dlaczego w ogóle ta scena ma taki wydźwięk, jakby Talia się dosłownie znęcała nad Aurianą? Wiecie co, biorąc pod uwagę to, jak Talia jest jebnięta na łeb, to nie zdziwiłabym się, gdyby to faktycznie okazała się prawda. Dość leniuchowania. Idziemy. Kurwa, nie, naprawdę, ona mnie tak wkurwia. Ale śmieszne! Znęcam się nad moimi przyjaciółkami, ale to śmieszne! No, śmieszne jesteś w cholerę, naprawdę! Chciałem powiedzieć, że jej nienawidzę. Ale Talia naprawdę ma szczęście. Ma szczęście, że jest ten sezon! Obyś tam się ogarnęła. Bo jak nie, to uwciani powiedz, że ciebie nienawidzę. Chociaż w sumie mówiłam to parę razy, ale to mówiłam w emocjach. Ty? Jakoś mi się nie wydaje. Ach, nie mam siły. Jeszcze minutę. Musimy się nauczyć kontrolować tę potężną energię. Chyba mają problemy. I co, opierdzielić się w tym momencie za to, że nie są dość dobre dla ciebie? Jest Natalia, daruj sobie te swoje zaostre raty. Wyjątkowo ważne zaklęcie i nie za
zadziała, jeśli wszystkie się nie przyłożymy. Wyjątkowo ważne zaklęcie. Wyjątkowo ważne zaklęcie, które widzę tylko i wodzie w tym odcinku, w żadnym innym odcinku nie będziecie używać tego zaklęcia, więc shut your fucking mouth, ponieważ to zaklęcie nie jest jakkolwiek ważne. Nie możemy przez chwilę odpocząć? Ćwiczymy i ćwiczymy. Damy radę. Jeszcze tylko trochę. Oczywiście, że Iris jest po stronie Talii. Oczywiście, że Iris jest po stronie Talii, no. Iris to w końcu jest taka grzeczna, posłuszna dziewczyna Talii. Ja pierdolę, jak mnie one wkurwiają. Jedna i druga. Poza tym, przecież tego nie użyjemy. Auriana jako jedyna tutaj jest ogarnięta i zdaje sobie sprawę z tego, że no faktycznie nigdy tego zaklęcia nie użyją. No Auriana, dziękuję. Przynajmniej ty jako jedyna sobie z tego zdajesz sprawę. Ty nie wiadomo. Chodzi o to, żebyśmy były przygotowane. Nigdy nie wiadomo. Talia, wiesz, że odcinki z Lorok nie mają tak po prawdzie prawdziwej kolejności chronologicznej, ponieważ każdy wątek was jest na jeden odcinek i każdy inny wątek w sensie porosony nie ma znaczenia w tych nowych wątkach. No dobrze, zróbmy przerwę. Hej, zobaczcie to. W Palmowej Dolinie jutro odbywa się pustynny festiwal. Pojedźmy tam. Jakiś gość tego imieniu DJ Ezra pierwszy raz wystąpi tam na żywo. DJ Ezra postać kompletnie z dupy. No dobra, może nie tylko ta z dupy, biorąc pod uwagę to, kim on się okazał, ale... Nadal powinny być wcześniej o nim jakieś wzmianki. Może być fajnie, ale i tak będziemy musiały jeszcze poćwiczyć kilka zaklęć. Oj, daj spokój, będzie super, a do ćwiczeń przyłożymy się po powrocie. Okej, dobrze, ale nie liczcie na to, że wam odpuszczę. Ona się naprawdę zachowuje jak taka toksyczna matka, która... surową ręką próbuje wychowywać swoje córki. To jest naprawdę chore. Talia, ty jesteś ich wieku, ty dosłownie jesteś ich wieku, ty nie jesteś ich matką! Teraz wydaje mi się, czy wam ten gość też kogoś przypomina? A nawet gdybyś była, to i tak nie miałabyś prawa w taki sposób je traktować, bo to co ty robisz, to jest w tym momencie znęcanie się nad nimi. Pospolite znęcanie się. No nie wiem. Dla Auriany on jest znajomy, dlaczego? Może nie będę spoilerować dlaczego? Ksiądza planowania, księżniczki nareszcie zostaną rzucone na kolana! Ostatnia faza planu będzie wykonana perfekcyjnie! Ha! Za każdym razem liczyłem na to, że wypełnicie swoją misję i za każdym razem spotykał mnie zawód! No właśnie, no niestety Gramor, no taka już jest ta bajka. Ja bym tego tak nie nazwał. A ja tak! Dlatego tym razem myślę kogoś, kto wreszcie załatwi sprawę. Księżniczki spotka największa niespodzianka w życiu. O niski spracułem. To jest kolejny w sumie moment, kolejny taki odcinek, gdy oni faktycznie mają dobry plan. Ale oczywiście za ten ich plan się nie powiedzie. A dlaczego? Dlatego, bo ta bajka jest do tego stopnia niestety zepsuta, że... Lorok muszą na siłę wygrywać, nawet gdy Gramor, Mephisto i Praxina mają faktycznie dobry plan, który w każdych innych okolicznościach by się udał, w każdej innej bajce by się ich plan udał. No, nie licząc Miraculum jeszcze. Teraz za chwilę również pokażę po raz kolejny, jaką jest hipokrytką. Z nami się przebrały. Do koncertu mamy jeszcze sporo czasu. Tego światu brakuje. Kolejnej egoistycznej gwiazdy. Rozumiecie? Czy wy to rozumiecie? Ona ma celność nazywać kogoś egoistą. Powiedziała egoistka, która nie chce wyjawić z tego, kim naprawdę jest, dlatego, bo boi się, że straci sławę, boi się, że straci swój szacunek, który ma na ziemi, to po pierwsze. Po drugie... Nigdy nie jest w stanie przyznać do błędu, zawsze myśli, że ma rację i że jest nieomylna. Po co jest bezcelna, wredna i narcystyczna. I w ogóle to, co było najpiękniejsze, to co jest najpiękniejsze właściwie, to to, że Eredin, on zrobił z tego monologu Talii taki klip i dodał wymowę Sadweaver, w sensie, że no tutaj Eredin umieścił taki filmik z Loirox, no właśnie Talia mówi tą kwestię, no...
tego świata brakuje kolejnej egoistycznej gwiazdy, a za chwilę również dodaje klip z Sad Weaver, która mówi: no proszę! I kto to mówi? Tak, i to jest ten moment, gdy faktycznie Sad Weaver jest fajną postacią, bo raczyła zrozdować talię. Nie Katry, tylko talię, która faktycznie jest egoistką i jest... no to toksyczną osobą. Co jest Auriana? A nic, tylko że... dziewczyny z Lolirock, tak? Auriana go poznaje. Też bierzecie udział w koncercie? Nie, przyszłyśmy tylko popatrzeć. A to szkoda, bo lubię waszą muzykę. Na przykład te nowe imprezowe plotki, genialne chórki. O co chodzi, bo nie rozumiem. Prawda? Ja napisałam tę piosenkę. Jest niesamowita. Mam kilka pomysłów na efekty, które mogłybyście dodać, żeby była lepsza. Serio? Bo myślałam o tym, żeby przerobić to przejście tuż przed... Hej! Ty jesteś Auriana, tak? Tak. Skąd znasz moje imię? A nie! Serio? Nic ci nie jest? Spokojnie. Zaraz tam będę. On się od samego początku wydaje taki sam rany faktycznie, jakby coś kombinował. To gość z obsługi. Zabrakło mu paliwa. Hej, pojedziesz ze mną, bo muszę mu pomóc. Pogadamy sobie o twojej piosence. Tak, chętnie. Macie coś przeciwko? No coś ty. My zostaniemy tutaj, posłuchamy, jak inni śpiewają. O, dziękuję. Aurana go poznaje. Co może niekoniecznie teraz poznaje, ale kojarzy go skądś. To jest pułapka w tym momencie. O, wszędzie tylko słońce i piasek, ani śladu twojego kierowcy. Znajdzie się. Powiedz, jak możesz być taka piękna i niesamowicie utalentowana, a przy okazji taka... normalna? Ciotka Ellen trzyma mnie blisko przy ziemi. Moje przyjaciółki też. A co z tobą? No, jesteś po prostu taką grzeczną, posłuszną dziewczyną, która słucha cię wszystkich dookoła, nigdy nie ma swojego własnego zdania. Tylko zamiast tego słuchać się wszystkich dookoła, nie mając nigdy swojego własnego zdania. No naprawdę, Iris, wspaniała z ciebie dziewczyna. Jak twoja rodzina reaguje na to, że jesteś sławny? Ja często ich nie widuję. O tam, ciężarówka. Że jest sławny, no jest do tego stopnia sławny, że dopiero teraz słyszymy o jego osobie. Jakoś wcześniej nic o nim nie słyszeliśmy w innych odcinkach. To jest pułapka. Już idę! Chodź ze mną, musisz mi pomóc. Ezra, nie mamy latarek. Wróćmy lepiej do miasta i... Nie, to znaczy... nie mamy czasu. Na pewno trafimy. To jest pułapka, to jest ewidentnie pułapka. To jest pułapka, oczywiście Iris da się zwabić, bo nie potrafi w takich momentach używać mózgu. Wistoru! Ale gratulacje, Iris. To było tak bardzo oczywiste. Mefisto. Boga! Nie było żadnego kierowcy. Uwięziona księżniczka. Jak na początek całkiem nieźle. Ezra, brałeś w tym udział? Oszukałeś mnie! To nie... Ty oszukujesz wszystkich dookoła, okłamujesz wszystkich, manipulujesz wszystkimi. Hipokrytka. Takie proste. Widać, za słabo się starałeś. Miałeś nam tu sprowadzić wszystkie trzy. Jesteś nam winien jeszcze dwie księżniczki. Wszystkie trzy, rozumiecie? Oni po raz kolejny mają wyjebane na Linę Ikarisa. Po raz kolejny Lina Ikarisa nie istnieją, nie ma ich, oni w ogóle o nich nie pamiętają. Po raz kolejny mają na nie wywalone i to jest coś, co mnie wkurwia w tym odcinku. Po raz kolejny brak Liny Ikarisy i po raz kolejny oni traktują Linę Ikarisa w taki sposób, jakby w ogóle nie istniały. Zostaw je w pokoju! Janne, chętnie słuchamy twoich rad. Sami tego chcieliście. Iris, księżniczka Eteni! No, teraz nic nie zrobić na szczęście. Co się dzieje?
Tę magiczną pułapkę stworzył osobiście Wielki Gramor. Od miesięcy ją udoskonalał. Nigdy jej nie rozbijesz. A ty... To chyba coś słabo, biorąc pod uwagę to, jak się za niedługo Lorek wydostaną. Z tej pułapki. Nie DJ-u. Wracaj do miasta i sprowadź pozostałe księżniczki. Dobrze, ale kiedy skończę to zadanie, nie dam się więcej wykorzystywać. O tym zadecyduje Gramor, a teraz do roboty. Okej, to jest taki jeden z tych momentów, gdy Mephisto faktycznie jest okrutny. Ezra, kim ty naprawdę jesteś i dlaczego to robisz? I tak nie zrozumiesz, nie miałem wyboru. Gdybym tego... Nieważne. Gdyby ci powiedział, to byś padła. Dlaczego? Kim jesteś? Ezra? Ezra! No to na pewno jest Efedianinem, to po pierwsze. I po drugie... Oczywiście on jest też kolejną osobą, która totalnie skrywa swą tożsamość. No bo wiadomo, no trzeba narażać ludzi na niebezpieczeństwo, tak? Mój naszyjnik! Ezra potrzebuje pomocy? Naprawdę, to ci Efedianie mają z byciem sławnymi piosenkarkami bądź piosenkarzami. Najpierw Loirok, teraz ten Ezra. Naprawdę nie potrafię sobie znaleźć innej fuchy, jakiejś innej przykrywki? Jak to możliwe? Wiadomo, że to się tak nie skończy. Ono oczywiście jakoś zdoby się wydostaną. Widzicie, to jest kolejny raz. Gdy Lina i Karyzma faktycznie powinny się pojawić w takim odcinku. Lina i Karyzma powinny się pojawić i faktycznie powinny jakoś uwolnić Iris z tej bańki. No ale wiadomo, że do tego wcale nie dojdzie, ponieważ po raz kolejny twórcy mają wyjebane na Lina i Karyzma. Po raz kolejny one ich nie obchodzą. Super wiadomości? Uratowaliśmy kierowcę i wymyśliliśmy, że Loirok wystąpi ze mną na scenie. Niezły pomysł, co? My z DJ-em Ezrą? Super! Ale gdzie jest Iris? A, czeka na nas w sali prób. Zawiozę was. Chodźcie, moje auto już czeka. O, pojedziemy z nim. Ale cała ta sytuacja jest totalnie dziwna. Oczywiście, że Talia ma podejrzenia, bo po raz kolejny trzeba Stali zakołom przedstawić tą mądrzejszą osobę. Naprawdę jest taka, że Talia wcale mądra nie jest. Gdyby była mądra, to by już dawno wszystkim wyjawiał swą tożsamość, ale nawet tego nie potrafi zrobić. Uwaj, czujność. No, pająk. Wiecie co? W ogóle to ja wczoraj miałam parę robali. Na ścianie mi tutaj chodziły robale, nawet Biedronka, tak przysła Biedronka do mnie, doszło mnie tylko do mnie przysła wczoraj. Biedronka mnie nie zamieniła, najwyraźniej stwierdziła, że nie jestem dość dobra, żeby być Biedronką, więc jakieś raczej stwierdziła, że Marynia to jest dość dobra, no ale ja to nie. No ale bądź co bądź, pozbyłam się jej. Jesteś żałosna. Zgadzam się. Twoje dziecinne zaklęcia nie rozbiją tej pułapki. Gramor się postarał, tej magii nikt nie pobije. Gdy moje przyjaciółki zobaczą, że zaginęłam, sprowadzą na was naprawdę dorosłą magię. Chciałabym, żeby w tym momencie miała na myśli Linę i Karis, tak? Że sprowadzą Linę i Karisę i że tutaj wbiją Linę i Karisa i zauratują Iris. Ale oczywiście do tego nie dojdzie, bo po raz kolejny twórcy mają wyjebane na Linę i Karisę. No oczywiście, po raz kolejny mam wyjebane na Linę i Karisa. Po raz kolejny Lina i Karisa się nie pojawią, bo oczywiście twórcy mają je w dupie. Po raz kolejny już zresztą kolejny odcinek bez nich. Twoje przyjaciółki zobaczą, że jesteś więźniem, będzie za późno. Bo same znajdą się w pułapce. To się jeszcze okaże. O, długo nie będziesz na to czekać. Nasz plan działa bez zarzutów. To ma być ta sala prób? W jaskini? A tak, wiem, że to dziwne, ale tutaj jest świetna akustyka. Masz rację, Amaru. To dość podejrzane. Na co czekacie? Chodźmy do Iris. Pięknie zapraszamy. Historus! Oczywiście. Nie
I dobrze ci tak! Nie tak szybko, szczurze! Victorus! Bardzo ładnie. No to mamy cały komplet. Cały komplet, rozumiecie? Cały komplet. No, czyli po raz kolejny mają w dupie Linę i Karisa. I widzicie, to jest teraz piękna sytuacja. W tym momencie Lina i Karisa powinny tutaj psyć i je uratować. I wtedy to naprawdę mógłby być dobry odcinek. No, no oczywiście po raz kolejny ich nie będzie, po raz kolejny nie będzie Liny i Karisa. I po raz kolejny Loirok wydostaną się od tak z dupy się wydostaną po raz kolejny. No bo oczywiście Loirok to są, no, Mary Sue w takich momentach i one nawet w takiej sytuacji potrafią się wydostać. Pora wracać do domu, księżniczki! Jak tylko otworzymy przejście do więzienia na Kroznak, pożegnamy się z wami, a powitamy sowite wynagrodzenie. O, Krystalofensio! To nic nie da. Tylko wyjątkowo potężna magia może rozbić ściany. Słuchaj, Auriana, naprawdę bardzo mi przykro. Zaczekaj no chwilkę. Wydajesz mi się jakiś znajomy. To jest jej brat. Oczywiście wiadomo, dopiero teraz dowiaduję się o tym, że ona ma brata, nie? No mówiła o tym, że ma siostry, ale o bracie nic nie raczyła wspomnieć w poprzednich odcinkach. To ty, Jordan? Ale jak? W ogóle to jej... Chwila. Czemu jeszcze, gdy mieszkaliśmy w pałacu? Chwila. Ja jestem ciekawa, jak matka Auriany była w stanie urodzić aż 3 dzieci, 3 dzieci. No bo Auriana ma 3 dzieci i 2 siostry. Nie, chwila, ma 3 dzieci i 2 siostry. No to ona jest ta trzecia. No to ona w takim razie urodziła 3 dzieci i 4 dzieci. Jak ona była w stanie to zrobić? Ta matka Auriany? Nie wiem. Kobiety w Wolcie muszą być chyba wyjątkowo potężne. Pojawił się Kramor i mnie porwał. A nasza rodzina? Ja uciekłam, ale nie wiedziałam, co stało się z wami. Kramor zamknął nas w lochach. Przetrzymuje tam rodziców jako zakładników, a mnie zmusił do współpracy. Wybacz mi. I teraz... czegoś tu wiedzieliśmy? Na temat Wolty, tylko dlatego, że nie raczyli nam pokazać Wolty, tak? Nie raczyli nam zrobić takiej głębszej retrospekcji odnośnie tych wydarzeń. O, Redy! Ale łzawa scenka! Spokojnie, wkrótce cała rodzina się spotka na więzieniu. Wykonałem już brudną robotę. Gdy księżniczki trafią na Efedię, uwolnisz moją rodzinę z Aurianą włącznie, tak? Przecież obiecałeś. Obiecałem, albo i nie. Otwórzcie wreszcie przejście. Wiadomo, że tego nie zrobi. Z tobą policzymy. Sama nie wiem, co o tym myśleć. Auriana, to twój brat potrzebuje pomocy. Lina i Karisa, halo, Lina i Karisa mogłyby tu psyć i pomóc, ale oczywiście nie psyjdą, oczywiście nie pomogą, ponieważ twórcy po raz kolejny mają na nie wyjebane. Już któryś raz z rzędu i to naprawdę wkurwia. No bo naprawdę, w tym momencie to byłaby idealna okazja dla Liny i Karisa, żeby to wkroczyły i żeby je uwolniły. Ale oczywiście one się uwolnią w najbardziej głupi możliwy sposób, tak? One się uwolnią, nie? Są wszystkie trzy zachwytane, ale oczywiście one dadzą radę się uwolnić. Brata, nastawili przeciwko mnie, rozbijemy te bąble. To nie będzie łatwe. One w dziwny sposób pochłaniają naszą moc. Serio? No to sprawdźmy, ile jej mogą pochłonąć. Krystal Exera! Auriana, co ty wyprawiasz? Ja chyba wiem! Super silne zaklęcie może wywołać nadmierne napięcie i rozbić bąble. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą potężną pułapkę Gramora. Coś ci, Gramor, nie postarałeś. No, nie, i oczywiście się wydostało, oczywiście to się wydostały, wiadomo. No bo to wcale nie jest tak, że Lina i Karisa mogłyby tu psyć i uratować. Nie, no, oczywiście, że nie, one się musiały wydostać, no bo oczywiście one są niepokonane,
zawsze znajdą jakieś wyjście z każdej sytuacji. I widzicie, to jest coś, co mnie wkurwia. W 10 odcinku faktycznie były pokonane i to jest coś, co mi się podobało, że wtedy Lina i Kariza faktycznie musiały je uratować. No ale nie, no tutaj oczywiście nie, tutaj oczywiście one same są w stanie się wydostać z pułapki Gramora, wspomnę, z potężnej pułapki Gramora są w stanie się wydostać. To tylko naprawdę świadczy o tym, jaki jest nick Summersu w tym odcinku i to naprawdę mnie wkurwia. A szkoda, bo ten wątek z bratem Auriany jest dobry, no ale niestety ten wątek jest przyćmiony przez inne niefajne rzeczy, które się dzieją w tym odcinku. Jak na przykład ta rzecz, co one się oczywiście były w stanie z dupy wydostać. Oj, pożałujecie tego. Italia, księżniczka Xeri. Nie, pożałujecie tego. Ale mnie naprawdę wkurwiacie. Nie potraficie choć raz przegrać? A dobra, raz przegrał. Raz, kurwa, raz w życiu przegrały. Lina i Karysa musiały je wtedy ratować. Teraz też je powinny ratować. Biedna Lina, biedna Karysa, po raz kolejny. Wszyscy mają mnie w dupie. A ty mnie Talia wkurwiasz. Nie zrobię coś, ale one się dosłownie wydostały w tym momencie z tych waszych baniek. Dosłownie były w stanie to zrobić, tak? No niestety, biorąc pod uwagę to, jakie one są niepokonane, wszechpotężne, bo oczywiście nic nie jest w stanie pokonać, no to Mephisto i Praxina, to się nie zgodzę dla was dobrze. No i tak sobie z tym stworem poradzą. Oczywiście Aurana musiała utknąć, żeby po raz kolejny Iris i Talia walczyły. No oczywiście Iris i Talia najlepsze, one się muszą zawsze wykazać. Wyjebane na Linę i Karysa, Aurana to niech najlepiej padnie jako pierwsza w trakcie walki, żeby też ostatecznie mieć równie z nią wywalone. Naprawdę trzy najlepsze księżniczki są w taki sposób traktowane i to jest obrzydliwe. Ratuje. No tak, jednej sesji ją uratował i chciałbym wiedzieć więcej na ten temat, może jakieś retrospekcje, no ale oczywiście nie. Śmiałeś się! A ty! Zapłacisz za to, zdrajco! Krystal
No, co widzę, w tym momencie mają problemy, w tym momencie już niezbyt dobrze im idzie ta walka, no bo czego innego można by się było spodziewać, na pewno nie tego sobie grają. I oczywiście oni byli w stanie się wyswobodzić, tak? No czego innego się można było spodziewać? Wiecie czego ja nienawidzę? Ja nienawidzę robienia z złoczyńców debili tylko po to, żeby bohaterki wygrały. Złodzycy mają być mądrzy. Jeśli naprawdę złodzyców trzeba ogłupiać tylko po to, żeby bohaterki wygrały, to jest to po prostu dowód wskazujący na to, że wasze bohaterki są głupie. I za to się jest nie tak z własnym scenariuszem. Chwyć mnie za rękę! Nie, to zbyt niebezpieczne! Ale nie mogę cię znowu stracić! Nie przejmuj się, wiedz tylko, że cię kocham! A, on cię poświęcił. Zamknij się! Zamknijcie się obydwie! Zamknijcie się obydwie! Jesteście do krzywdy wobec niej! Stulcie pysk! Ja go odnalazłam i znów go nie ma! O, teraz będą takie dobre psjaciółeczki udawać! Takie kochane psjaciółeczki! Się wkurzyć można. Muszę powiedzieć widzom, że występ odwołany. Uwaga, moi kochani! Z przykrością muszę ogłosić, że DJ Ezra nie dotrze dziś na koncert i niestety postanowił zrezygnować z dalszych występów. Dlaczego? Wiem, że to smutne, ale koncert odwołany. Oczywiście ono nie raz jakkolwiek wyjaśni tego, dlaczego zrezygnował z dalszych występów. Dalej będzie oczywiście kłamać, dalej będzie oszukiwać, jak najęta, bo to jest cała ona, cała Iris. Wow, no Amerykę odkryłeś. O, Matt jest na widowni. Oglądam odcinek któryś raz, dopiero teraz zauważyłam, że Matt tam jest. Oni i tak czekają na koncert. Dałabyś radę zaśpiewać? Przestałabyś myśleć o tym, co się stało? Kurwa, Talia. Naprawdę jesteś okropną przyjaciółką. Naprawdę jesteś okropna. Czekaj, co się dzieje? Jordan! Jeszcze się zobaczymy, Auriana. Cieszę się, że jesteś bezpieczny. Tak się o ciebie bałam. No, oczywiście on żyje, oczywiście okazało się, że on żyje. Jak psezu, no nie wytłumaczę tego, oczywiście za psezu. Ale jak to tego nie wytłumaczą, no bo co mieliby na to tłumaczyć? Jordan. No, ja te klejnot dostały. Ale za co one dostały właściwie ten klejnot? Za co one ten klejnot dostały? Za to on i tak by im pomógł, niezależnie od tego, co one by zrobiły.
Po pierwsze twojego brata, którego tu nie ma, po drugie oczywiście nikt z tej widowni nie będzie kwestionował tego, że Aurena ma brata, o którym nic w sesji nie wspomina. Oczywiście za nikt tego nie będzie kwestionował, bo ludzie w tej bacie to debile. Wydarzenie, że mogła znów zobaczyć brata. Ja chciałabym zobaczyć swoich rodziców. I don't care about that. Kiedyś. Wiem, że to się kiedyś zdarzy. No, zgaś światło, idź spać. Pomysł Saza. Kolejny odcinek, który mogę ochcić mianem złego odcinka. I dlaczego? Bo oczywiście twórcy musieli to spierdolić. Powiem tak szczerze. Już sama nie wiem, które odcinki są gorsze. Odcinki, które od samego początku są złe. Co może odcinki, które mają potencjał na bycie dobrymi odcinkami. Ale oczywiście twórcy muszą to spierdolić, bo wtedy stwierdzam, że ten wątek z bratem Auriany to jest naprawdę dobry wątek i mógłby to być lepszy wątek pod warunkiem, że po pierwsze bardziej rozwinął postać jego brata, no Kale Aurena coś powinna o nim wspominać w innych odcinkach, ale oczywiście nic o niej nie wspominała, ponieważ twórcy mają wyjebane na to, żeby te wątki były jakkolwiek kontynuowane. Po drugie, kolejna sprawa, to po drugie, oczywiście Lorok dalej kłamią, dalej manipulują ludźmi, nikt oczywiście nie będzie kwestionował tego, że ten DJ Ezra zrezygnował z dalszej muzyki, tak? Nikt tego nie będzie kwestionował, tylko od razu wszyscy to wiedzą. Również nikt nie będzie kwestionował tego, że Aurena ma brata, o którym nic sesji nie raczyła wspomnieć. Naprawdę. To są dialogi, to są krótkie dialogi, ale to mnie wkurwia, wkurwia mnie ignoracja ludzi w tej bajce, wkurwia mnie to jest bada debili, również wkurwia mnie to, że Lorok są w stanie od tak kłamać i każde ich najbardziej absurdalne kłamstwo i mógł chodzić na sucho i oczywiście ludzie wiedzą w tej ich kłamstwa. Naprawdę mnie to denerwuje, wkurwia mnie to. I również tylko tym bardziej świadczy o tym, że Lorok naprawdę zachowują się jak takie Mary Sue, które od tak sobie kłamią i oczywiście nie ponoszą żadnych konsekwencji za to. A to niby Layla Rossi jest zła, jeśli chodzi o jej kłamstwa. No już nawet ona lepiej kłamie niż ten Lorok. To jest kolejna kwestia. I po czwarte, brak Liny i Karisy. Brak Liny i Karisy po raz kolejny niscy ten odcinek, natomiast ten odcinek po raz kolejny niszczy brak Liny i Karisy, bo prawda jest taka, że gdyby to był Lina i Karisa, no to ten odcinek od razu byłby lepszy. Dlaczego? Ponieważ Lina i Karisa faktycznie mogłyby wkroczyć i uratować Taylorok z tych baniek, tak? Mogłyby je uratować, mogłyby tutaj powstrzymać Mephista i Praxinę i być może też, wiecie co, byłoby lepiej, gdyby w sumie to Lina wskonała Jordana do tego, żeby im pomógł. Tak myślę, bo Lina faktycznie uchodzi za taką empatyczną, wyrozumiałą, wrażliwą księżniczkę. Jest najbardziej empatyczna ze wszystkich księżniczek z Lorok i naprawdę byłoby najlepiej, gdyby to faktycznie ona próbowała również jakoś przekonać Jordana do tego, żeby im pomógł. Więc to jest kolejna kwestia. No i kolejna kwestia to faktycznie one powinny uratować Lorok. Tak by było najlepiej, no ale oczywiście nie. Oczywiście Lorok są w stanie po raz kolejny same z dupy wydostać się z baniek, w których to zostało uwięzione. Oczywiście no jest to było gadanie, że te bańki to jest taka potężna pułapka Kramora. No tak potężna pułapka Kramora, że oczywiście Lorok był w stanie bez problemu się z tych pułapek wydostać, więc do tego świadczy o tym, że naprawdę Kramor jest jednak słaby, jeśli chodzi o jego zaklęcia, bo naprawdę nie potrafi nawet wycerować potężnej pułapki, która byłaby w stanie faktycznie uwięzić te Lorok. No i to, co mi się podobało gdzieś o tym odcinku, to że faktycznie wtedy Lina i Karisa musiały wkroczyć i uratować Lorok. Tutaj oczywiście nie mogę do tego dojść. Tutaj oczywiście, że jakieś zraci twórcy stwierdzili, że będą mieli wyjebane na Linę i Karisa za oczywiście po raz kolejny to Lorok. No, same się wydostaną z tych baniek, z tych pułapek. No i to jest to naprawdę nie wnerwia. Po raz kolejny bezcelne olewanie Liny i Karisy. I po raz kolejny Lorok są w stanie same się z dupy wydostać jakieś pułapki. Oczywiście Lorok to są głupie, no bo Iris bardzo łatwo dała się wciągnąć w tą pułapkę, również Talia i Aurana bardzo łatwo dały się wciągnąć.
I to jest też coś, co świadczy również o ich głupocie. Oto że faktycznie one w takich odcinkach zachowują się jak takie totalne mersu. Że po pierwsze nie myślą, po drugie są w stanie i tak się wydostać z każdej pułapki, bo w zasadzie wszyscy je dookoła adorują i wszyscy wierzą w ich kłamstwa. I to jest coś, co naprawdę mnie wnerwia. I za to stwierdzam, że jest to naprawdę odcinek. No wkurzające, tak spokojnie mógłby to być dobry odcinek, gdyby tylko pojawiły się Lina i Karyza, gdyby tylko ratowały Loyrok. I gdyby jeszcze były jakieś retrospekcje, chciałbym jakieś retrospekcje związane z Voltą, związane z tym bratem Auriane, coś więcej chciałbym wiedzieć, ale oczywiście na to twórcy teraz musieli mieć wyjebane. No i to jest coś, co strasznie nie wnerwia. Oczywiście z dupy się na końcu okazało, że ten co tam żyje. Więc budują dramaturgię, budują jakiś dramat tylko po to, żeby potem ostatecznie wszystko się dobrze skończyło. I naprawdę nienawidzę takiego robienia hajbu ludziom, że o, tutaj się za chwilę stanie coś dramatycznego, skoro i tak to nie ma żadnego znaczenia i tak wszystko się dobrze kończy. I to jest coś, co mnie wnerwia. Wnerwiało mnie to w Miracolą i wnerwia mnie to również tutaj. No ale dobra, ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Bywajcie. A, no i chwila. Jakbym jeszcze mogła zapomnieć o Talii, która w tym odcinku również zachowywała się bardzo toksycznie i zatwierdziła, że no ten Lizzy Erzara to jest egoistą, mimo tego, że ona sama jest egoistką, zachowuje się jak egoistka, jest w dodatku jest narcystką, więc Talia naprawdę po raz kolejny pokazała, że jest toksyczną osobą. Bywajcie.